moi drodzy, z tej strony Deseo. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Syberia. Ostatnio skończyliśmy sobie tutaj w biurze notariusza, z którym musimy porozmawiać odnośnie przejęcia fabryki Anny Vorarlberg. Dobrze mówię? Dobrze wymawiam, słuchajcie, to nazwisko? Chyba tak. Ale można sobie tutaj... Co to jest? Można sobie tu najpierw język połamać. Muszę porozmawiać z notariuszem. Okej. To będziemy musieli później zabrać. Ale może pogadajmy z nim. Jeszcze raz się tylko tutaj rozejrzę. Nie wiem, czy na początku będę mogła coś tutaj zrobić, czy nie. Tutaj też chyba jakieś pisemko. Trzeba będzie później coś pokombinować. Approve. Czyli coś będziemy musieli zatwierdzić. Kartki nie da się wziąć. Dobra, na razie z tego co widzę, to tutaj nic nie zrobimy. Dobra, idziemy, słuchajcie, gadać z notariuszem. To jest nasz priorytet. Witam pana. Panna Walker, jak mniemam, jak minęła podróż? Spokojnie i bez kłopotów, dziękuję. Proszę usiąść, panno Walker, proszę. Okej, nic innego kliknąć nie możemy, nie? To siadamy. Mam nadzieję, że zdaje pan sobie sprawę, co mnie tu sprowadza. Oczywiście, oczekiwałem pani. Okej. Zaczynamy, słuchajcie, opcje dialogowe dostępne tutaj u notariusza. Zaczynamy od przedstawienia się. W pewnym zakresie prawnie reprezentuję spółkę Universal Toy Company. Odpowiadam za... Tak, wiem. Doskonale się rozumiemy, panno Walker. Panno Walker, obawiam się, że kwestia sprzedaży fabryki jest bardziej skomplikowana, niżli wydawałoby się na początku. Słucham? Przecież wszystko było uzgodnione. Mamy zgodę Anny Vorarlberg, a jej śmierć nie unieważnia tej decyzji. Panie Alfolter, pojutrze muszę być z powrotem w Nowym Jorku. Zarówno mój klient, jak i ja chcemy zakończyć tę transakcję jak najszybciej. Rozumiem. Aż nazbyt dobrze, panno Walker. Widzi pani, jest spadkobierca, panno Walker. Przepraszam, spadkobierca? O ile mi wiadomo, Madame Vorarlberg nie była mężatką. Nie wspominała również o tym drobiazgu, kiedy miałam jeszcze okazję z nią rozmawiać. Panno Walker, proszę mi wierzyć, byłem nie mniej zaskoczony niż pani. Anna Vorarlberg przysłała mi ten list 2 dni przed śmiercią. Proszę mi wierzyć, że gdybym dowiedział się o wszystkim nieco wcześniej, z pewnością bym panią poinformował. Przeczytam pani ów dokument. Jestem już stara, czuję jak życie ucieka ze mnie szybciej niż się kiedykolwiek spodziewałam. Obawiam się, że nie doczekam chwili podpisania umowy i przejęcia fabryki. Dlatego zdecydowałam się coś ci wyznać. Mój brat Hans żyje. Nie zdziwiłoby mnie wcale, jeśli trudno by ci było dać temu wiarę, ale taka jest prawda. Zapewne pamiętasz jego śmierć, pogrzeb, mimo że miałeś wtedy ledwie kilka lat. To była plugawa mistyfikacja uknuta przez naszego ojca. Fakt, że jego jedyny syn zapragnął opuścić Valadilajnę i porzucić rodzinny interes, był dla ojca nie do zniesienia. Po odejściu Hansa wolał uważać go za zmarłego, dlatego też sprawił, że wszyscy w to uwierzyli. Zrzucił również na moje barki ciężar tajemnicy. Powtarzam, Hans nie umarł, Hans żyje. Tak więc po mojej śmierci to właśnie Hans staje się jedynym prawnym spadkobiercą naszej fabryki. Dobrze rozumiem. Skoro Hans Vorarlberg żyje, to teraz muszę jedynie podpisać umowę z nim. Rozumiem, że już przekazał mu pan wszystkie stosowne informacje i dokumenty. Gdzie mogę się z nim spotkać? W drugiej części listu napisane jest, że Hans Vorarlberg przebywa gdzieś na Syberii. Przekażę pani ten dokument, by mogła pani przestudiować go sobie w wolnej chwili. Tak, moi drodzy, to jest dokładnie to, co przeczytał nam prawnik, więc nie będę tego czytać ponownie. W każdym bądź razie to jest to, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Hans jest gdzieś na Syberii.
Tam, znaczy tego akurat wam nie wspominałam, bo chciałam poczekać na rozwój sytuacji. I tam nasza, słuchajcie, Kate będzie musiała go szukać. Będzie to cudowna, pełna przygód podróż, przez którą chciałabym z wami tutaj przebrnąć. Tutaj nic nowego nie ma. Tak, okej, nic takiego jeszcze znaczącego tutaj nie jest napisane. Anna chyba czuła, że za niedługo odejdzie z tego świata. No dobra, słuchajcie, pogadajmy dalej z notariuszem. Jestem ciekawa, jak Kate ma się na tą sytuację w tej chwili, w tej danej sytuacji. Czy Anna Wollarberg nie przekazała panu żadnych innych informacji? Niestety nie, panno Walker. Powiedziałem pani wszystko, co wiem. W świetle prawa sytuacja jest oczywista. Jeśli pragnie pani sfinalizować sprzedaż fabryki, powinna pani odnaleźć Hansa Wollarberga. Na cmentarzu miejskim spoczywa czyjeś ciało. W takim razie na Syberii krąży jego duch. To chyba zadanie w sam raz dla pani. Proszę mi uwierzyć, panno Walker, że jest mi doprawdy bardzo przykro z powodu takiego obrotu spraw. Nad wyraz przykro. No to pięknie. I co teraz? Być może dowie się pani więcej w archiwach fabryki. Klucz do niej znajdzie pani w poczekalni. Przeczytałem pani list, tak więc moja rola w tej sprawie już się zakończyła. Teraz proszę mi wybaczyć, muszę odpocząć. Mam duże kłopoty ze zdrowiem, a lekarz zabrania mi zbyt długo pracować. Proszę zamknąć drzwi za sobą, gdy pani wyjdzie, panno Walker. Do widzenia panu. Dobrze, ale chciałabym móc jeszcze z nim porozmawiać na inne tematy. Czy schrzaniłam to, zaczynając od razu rozmowę o misji? Nie. Zapomniałam, że notariusz odpoczywa. Czyli nic w tej kwestii już tutaj nie zdziałamy. No dobra, chodźmy po ten klucz. Klucz uniwersalny, dzięki któremu przejdziemy przez bramę prowadzącą i do posiadłości, i do fabryki Wollarbergów. Będę, słuchajcie, łamać język na tym. To jest ten klucz, moi drodzy. Dobra. Słuchajcie, wychodzimy na zewnątrz. No i teraz nasza Kate ma zagwózdkę. Bo tak. No nic innego nie zdziała i nie wskóra. Bez jakby konsultacji tego z Hansem. I bez ewentualnej jego akceptacji zgody podpisania umowy na sprzedaż fabryki. Poczekajcie. Halo? Kate? Dan? Tak się cieszę, że cię słyszę. Jak się czujesz, kochanie? Jak minęła ci podróż? Czy zdążyłaś już się zakwaterować? Była długa, męcząca i głównie mokra. Ale czuję się dobrze, zwłaszcza gdy ty... Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Tak, to znaczy niezupełnie. Nie wszystko wygląda tak, jak powinno. Wiesz, tutaj wszystko jest takie inne. Skoro już o tym rozmawiamy, to udało mi się załatwić wolne popołudnie jutro po lunchu. Odbiorę cię z lotniska. Mam nadzieję, że lot z Paryża nie opóźni się. O 8:00 mamy być u Goldbergów. Powinnaś zdążyć wziąć prysznic i przebrać się. Moja biedna pszczółko. Dan, sądzę, że spotkanie z Goldbergami jutro wieczorem to nie najlepszy pomysł. Nie martw się, Kate. Jak zwykle będziesz cudowna. Nigdy nie musisz ubierać zbyt dużo, by wyglądać pięknie. Dan, będę niestety musiała zostać tutaj trochę dłużej. Pojawiło się nagle kilka nowych problemów. Rozumiesz, prawda? Kate, kochanie, o czym ty mówisz? To tylko jakaś nędzna fabryka zabawek. Sprzedaż nie idzie tak gładko, jak myślałam. Muszę zostać trochę dłużej. Dan, nie gniewasz się, prawda? Ależ Kate, Katie, nie możesz mi tego zrobić. Przecież chodzi o kontakty z Goldbergami. Łączą się z tym miliony dolarów. Wiem, przepraszam. Idź sam. Nie martw się o mnie. Wrócę jak najszybciej, obiecuję, dobrze? Muszę kończyć. Niedługo znowu zadzwonię. Kocham cię, skarbie. Okej, moi drodzy, mieliśmy rozmowę z naszym narzeczonym. Chyba nie jest pocieszony faktem, że nie wrócimy, słuchajcie, na czas, na umówione spotkanie z jakimiś Goldbergami. No tutaj Kate czeka naprawdę zacna przygoda, a przy okazji nas i również. Chciałam włożyć
O, klucz. I teraz bajcha. Jeszcze. To nie jest takie proste. Postanowiłam, moi drodzy, że w tej serii będę czytać wszelkiego rodzaju notatki, faksy, nie wiem, ewentualne, czy pamiętniki, bo również będą tutaj pamiętniki i bohaterki. No i moi drodzy, tak myślę, że w takich grach typu point and click możemy sobie na to pozwolić, też żebyście zrozumieli fabułę. Ja też z doświadczenia wiem, że nie pauzuje się tego, nie czyta się tego, więc dobrze by było sobie to ogarnąć. Oczywiście w miarę możliwości, jeżeli nie będą zbyt długie te notatki, ale na razie jakby nie zaprzątają nam tutaj jakoś mega dużo czasu. Czy my, to jest chyba posiadłość w Wolarbergu. Wolarberg. Anna Vorarlberg. Okej, Vorarlbergów. Niech tak będzie. Drzwi są zamknięte. Dokładnie. Ale muszę się tam jakoś dostać. Tak, ale będziemy musieli to zrobić pewnym sposobem. Póki co naszym celem jest dostać się, kochani, na strych tej posiadłości. Musimy sobie tu podejść od drugiej strony początkowo. Ja tu kojarzę, że tu gdzieś coś chyba gdzieś leżało. Tylko nie wiem, czy to akurat teraz, być może później. I być może nawet nie w tym miejscu. Dobra, chodźmy dalej. Tu wiecie, w grach point and click naprawdę trzeba wszystko przejrzeć mychom i ewentualnie spróbować niczego nie pominąć po drodze, prawda? Dobra, i co my tutaj mamy? Potrzebny mi klucz. Tak. Do wszystkiego tutaj tak naprawdę potrzebujemy klucz. Klucz, żeby wyciągnąć drabinkę do góry. A spróbujmy wejść od tej strony. Może da radę wejść, może od... Czy to jest wejście dla służby? Nie wiadomo. Posiadłość jest ogromna. Drzwi są zamknięte, ale muszę się tam jakoś dostać. Mhm. O, jaka piękna nuta. Kocham, słuchajcie, też soundtrack w Syberii. Syberii 2. A trójki, co trójkę są track słyszałam oczywiście, ale nie ogrywałam gry. Także wszystko przed nami. Okej, moi drodzy, mamy jakiś labirynt i nie wiem, czy się z tego... O, pogadajmy może tutaj. Dzień dobry. Cóż za wspaniały ogród. Pani mówi, jak mój automat ogrodniczy się zepsuł, to teraz wszędzie jeno chwasty. Gdyby paniusia wiedziała, ile mnie to pielenie zdrowia kosztuje, a roboty tyle, że już sama nie wiem, od czego zacząć. Trudno nam teraz będzie w Valadilejne robić to wszystko bez pomocy robotów. Powiadają, że trzeba będzie do tego przywyknąć. Ano, co robić? Okej. Nie wiem, czy już o tym wspominałam, ale jestem strasznie zachwycona lektorką naszej głównej bohaterki. Uwielbiam jej komentarze, jej charyzmę i to, w jaki sposób ona mówi. Natomiast te postacie poboczne, ich lektorowanie jest takie dość kiczowate. Natomiast nie ujmuję absolutnie tej grze i ja lubię właśnie ten sposób, tą sztuczność nawet przy niektórych postaciach lektorowania w tej grze. Nawet to lubię, to ma swój, słuchajcie, urok i swój klimat na ten rok 2002. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi o lektorowanie naszej bohaterki, tak samo jest z The Longest Journey, to jest po prostu mistrzostwo świata. Okej. Okay. Tu się już nigdzie nie da iść. Mamy już takie, słuchajcie, czy to jest fontanna? Przynajmniej tak coś przypomina fontannę. Aczkolwiek woda tutaj nigdzie nie leci. Jakieś takie zasyfione bajorko. Spróbujmy teraz tak, czy tędy, czy tędy? Oto jest pytanie. Spróbujmy może tutaj. Tu mamy jakąś taką... O!
I słuchajcie, mamy klucz. I prawdopodobnie to będzie ten klucz, który doprowadzi nas, który, dzięki któremu będziemy mogli wejść na strych i tą drabinkę tam wyciągnąć. A poczekajcie, zobaczmy, czy możemy tutaj wejść do tego labiryntu. Ja już tego nie pamiętam. To będzie otwarte? Nie. Bez sensu. Zamknięte. Słuchajcie, to jest hit. Uwielbiam. Ja będę za każdym razem z tego lat. Bez sensu. Zamknięte. Dobra. Wróćmy się tutaj do tej drabiny. Czy jest, gdzieś tu można jeszcze kliknąć? Nie. Co najwyżej możemy się wrócić. Podejdźmy sobie do drabinki. No, na górze z tego, co kojarzę, będzie bardzo długi pamiętnik do czytania. Postaram się sprężyć. Chyba damy sprawę. Okej, wchodzimy na górę. Dobra, moi kochani. Jesteśmy na strychu. Boże, ta muzyka jest tak cudowna. Jest tak wspaniała. O, tutaj coś leży. O, świetnie. Będziemy mieć atrament. On nam się przyda. No i mamy ten nieszczęsny pamiętnik, z którego dowiemy się naprawdę wielu rzeczy, więc no niestety musimy go przeczytać. 14 maja 1930 roku. Wczoraj stało się coś strasznego. Nie wiem, do kogo się zwrócić, z kim porozmawiać, więc zdecydowałam się o tym napisać. Jesteś teraz... Czekajcie, bo mi telefon dzwoni. Nie mogę się skupić. Jesteś teraz, mój pamiętniku, jedynym zaufanym strażnikiem mych sekretnych myśli. Hans leży w pokoju obok, walcząc o życie, a ja się boję. Co za niesprawiedliwość. Najpierw mama, potem Hans. Proszę... Pani, nie zabieraj mi brata. Czyli słuchajcie, coś się wydarzyło. 15 maja 1930. Hans zmusił mnie, bym zachowała to w sekrecie, ale brzemię, którym mnie obarczył, jest zbyt przytłaczające. Wiem, że tobie, mój pamiętniku, mogę o tym powiedzieć. W górach odkryliśmy jaskinię, wspaniałą jaskinię z prehistorycznymi malowidłami na ścianach. Wiem tylko tyle, że mogli je namalować prehistoryczni ludzie, ponieważ były tam nie wizerunki mamutów, które też są prehistorycznymi stworzeniami. Nienawidzę mamutów. To wszystko przez nie i przez tę głupią prehistoryczną zabawkę. Hansie, dlaczego? Dlaczego chciałeś ją wziąć? Dlaczego pozwoliłam ci wspiąć się tak wysoko? To przeze mnie jesteś teraz w śpiączce. Jeżeli umrzesz, braciszku, to nigdy sobie tego nie wybaczę. Hans jest wciąż, oczywiście 16 maj, bo to jest dzień po dniu, słuchajcie, opisywane. Hans wciąż jest nieprzytomny. Ojciec nie może spać, a Gertruda cały czas płacze. Na dworze jest gorąco i duszno, a w domu zimno i ponuro. Ale nadal mam nadzieję. Znam mojego brata. Wiem, że jest silny. On wytrzyma. Nigdy się nie poddaje. Bez przerwy myślę tylko o Hansie. Podczas snu widzę, jak spada i spada i spada. Widzę, jak uderza głową o skałę, a jego blada twarz zamiera. Znalazłam odosobnienie na strychu. To jedyne spokojne miejsce, gdzie mogę uwolnić swoje wspomnienia. Minęło 5 dni od wypadku, a Hans nie otworzył jeszcze oczu. Nie mogę znieść tego widoku. Jestem bezsilna i taka sama. Chciałabym objąć ojca, ale nie odważę się. Jest taki obojętny. O, Hansie, nie zostawiaj mnie tutaj samej. Stało się. Hans powrócił do życia. Otworzył oczy i wyszeptał moje imię. Moje imię, rozumiesz? To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Chcę wyjść i śpiewać. Pokazać światu, jak bardzo się cieszę. Dzięki, o Boże, dziękuję. Jakie wspaniałe i piękne jest życie. Gertruda i ja cały czas się śmiejemy. A Hans nawet dziś coś zjadł. Wiedziałam, że jest silny, mój mały braciszek. Dziś nawet ojciec się do mnie uśmiechnął, gdy mówił dzień dobry. Nie wiem, co tak naprawdę robię. Jestem pochłonięta tylko Hansem. Mam zaledwie 5 minut, by wejść na strych i napisać tych kilka słów. To bardzo ciekawe. Niezależnie, czy Hans jest głodny, spragniony lub czegoś chce, zawsze powtarza moje imię. Nie może znieść, że opuszczam go nawet na chwilę. Gertruda uważa, że powinnam przenieść swoje łóżko do jego pokoju, by mógł lepiej spać. Mam nadzieję, że ojciec się zgodzi.
Dzisiaj po raz pierwszy Hans wyszedł z domu. Poszliśmy na spacer do ogrodu, ale Hans jest nadal bardzo osłabiony. Doktor mówi, żebyśmy byli cierpliwi i nie pośpieszali go. Ale to niełatwe. Chciałabym, żeby było już tak jak dawniej. Już od miesiąca Hans nie jest w śpiączce. Nadal niewiele mówi. Siedzi nieruchomy przez długie godziny i szeroko otwartymi oczami, jakby zagubił się we własnych myślach. Często wołam go po kilka razy, zanim zareaguje. Potem się uśmiecha, a to jest dla mnie najbardziej magiczna chwila i jestem taka szczęśliwa. Musiałam z nim porozmawiać. Było mi zbyt ciężko. Spytałam Hansa o wypadek w jaskini, by dowiedzieć się, co pamięta. Wymamrotał tylko jedno słowo. Mamut. Gdy to mówił, jego oczy tak dziwnie zapłonęły, że się przestraszyłam. Dziś wracam do szkoły i po raz pierwszy w życiu bardzo się boję. Obawiam się zostawić Hansa samego. Mimo uprzejmości i uwagi Gertrudy, odnoszę wrażenie, że Hans jest przy mnie spokojniejszy. Wczoraj wieczorem, gdy odrabiałam pracę domową, Hans podszedł do mnie tak cicho, że aż podskoczyłam. Wziął ołówek i kartkę papieru i zaczął rysować. Po raz pierwszy od wypadku zrobił coś innego, od śnienia na jawie. Hans rysuje prawie obsesyjnie. Przez całe dnie robi tylko to. To chyba denerwuje ojca. Nikt inny tego nie rozumie, ale ja widzę, że Hans próbuje narysować mamuty. Dziś są moje urodziny i Gertruda upiekła strudel jabłkowy, mój ulubiony, ale ojciec nie wrócił do domu na obiad, a Hans nie chciał wyjść z pokoju. Najlepszym prezentem, jaki mogłabym otrzymać, to powrót Hansa do zdrowia. Pada śnieg, jest tak pięknie. Przyszedł lekarz, by zbadać Hansa. Jest zadowolony, że mój braciszek odzyskał pełnię władz umysłowych. To prawdziwy cud, ale nie rozumiem, dlaczego Hans się prawie nie odzywa. Dlaczego nie jest energiczny, tak jak kiedyś? Dziś są urodziny Hansa. Kończy 11 lat. Odnoszę wrażenie, że tak naprawdę stracił 5 lat życia, niż zyskał jeden rok. Właśnie wyszedł lekarz. Widziałam, jak szepcze coś ojcu. Ich poważne miny bardzo mnie zmartwiły. Co mogą przede mną ukrywać? Jestem już dorosła. Gdy ma się 15 lat, to wszystko się rozumie. Boję się zapytać ojca, co się dzieje. Wydaje mi się, że zachowanie Hansa nie jest normalne. Szok po upadku i śpiączka musiały znacznie gorzej wpłynąć na niego, niż z początku myśleliśmy. Hansie, mój kochany bracie, co się z tobą dzieje? Odkryłam prawdę. Hans jest opóźniony fizycznie i umysłowo. Podsłuchałam rozmowę ojca, Gertrudy i lekarza. Gertruda zalała się łzami, a ojciec usłyszał. Wyszeptał. Niedorozwinięty. Jak mógł coś takiego w ogóle powiedzieć? Jest Wielkanoc i mamy przerwę w szkole, więc mogę spędzać z Hansem całe dnie i chronić go przed złymi nastrojami ojca, który nie może zaakceptować faktu, że Hans, jego jedyny syn, będzie w tym stanie na zawsze. Ciężko to zaakceptować, ale to nie Hans zawinił. Może ja, ale nie on. Nie wiem, co zrobić, by ojciec to zrozumiał. Wydaje się nienawidzić Hansa. To straszne, czuję się taka bezradna. Rok. Minął zaledwie rok, a wydaje się, że to cała wieczność. Sytuacja wcale się nie poprawia. Dotyczy to zarówno zdrowia psychicznego Hansa, jak i stosunku ojca do niego. Niesamowite. Ojciec zdecydował się zabrać Hansa na nowe testy do Paryża. Mówi, że tylko we francuskiej stolicy są kompetentni lekarze. Musimy przygotować Hansa na wielką wyprawę. Żadnych wieści od ojca i Hansa, ale cały czas żyję nadzieją. Jestem pewna, że zaopiekuje się tam moim braciszkiem tak jak trzeba. Wrócili. Hans padł mi w ramiona i rozpłakał się. Długo nie mogłam go uspokoić i sprawić, by zasnął. Ojciec nadal jest milczący, tak jak przed wyjazdem. Francuscy lekarze potwierdzili diagnozę. Hans będzie opóźniony fizycznie i umysłowo. Jestem zaszokowana. Pełnia lata. Nie jest tak duszno jak w ubiegłym roku. Słońce opaliło policzki Hansa. Kiedy na niego patrzę, trudno mi wyobrazić sobie, że się już nigdy nie zmieni. Ojciec nadal się nie odzywa i cały czas siedzi zamknięty w biurze w fabryce. Gertruda mówi, że miłość i wiara zwyciężą każdą naukę. Wątpię. Boże, pomóż. Dziś rano ojciec zabrał Hansa do fabryki. Hans bał się, więc poszłam razem z nim. Na szczęście ojciec się nie sprzeciwił się. Nie rozumiem, dlaczego nalegałby zabrać tam Hansa. Dziś rano ojciec znowu poszedł z Hansem do fabryki. Chyba chce przekonać go, że może się do czegoś przydać. To jego sposób na zmaganie się z przeznaczeniem. Już od miesiąca co rano Hans chodzi z ojcem do pracy w fabryce. Nie wiem, co tam robi, ale chyba mu się tam podoba. Czuję, że zachowanie mojego ojca znacznie się zmieniło. Jest mniej marudne.
Chyba się rozpłaczę. Hans zrobił dla mnie prezent, małego mamuta robota, który podnosi i opuszcza trąbę. Gdy ojciec to zobaczył, z uznaniem pokiwał głową. Gertruda i ojciec mają teraz własne mamuty roboty. Są one nawet doskonalsze. Mój mały brat nie jest wcale taki niedorozwinięty. Mamuty Hansa potrafią już chodzić, podnosić trąby i machać ogonkami. To niesamowite. Dziś rano spotkałam szefa warsztatu w fabryce, pana Gripsa. Mówi, że Hans jak na 12-letniego chłopca jest bardzo utalentowany. Szkoda tylko, że robi wyłącznie słonie. Ojciec i Hans przeprowadzili wczoraj długą dyskusję. Powinnam raczej powiedzieć, że był to długi monolog ojca. Ponieważ Hans nie może pójść do szkoły jak inne dzieci, ojciec chce nająć go jako robotnika do fabryki. Ale Hans będzie musiał przestać robić swoje urządzenia. Hans milczał z półotwartymi ustami i położył się nieruchomo, co doprowadziło ojca do furii. Patrzył, przepraszam, bo ta czcionka tutaj tak troszeczkę mi się zlewa. Patrzył się nieruchomo, okej. Co doprowadziło ojca do furii? Jezu, strasznie długi ten pamiętnik. Dobra, lecimy dalej. Chciałam porozmawiać o tym z Hansem. Powiedziałam, by posłuchał ojca. Poznanie rzemiosła w fabryce to jedyna szansa dla niego, by zrobić w życiu coś konstruktywnego. Ma talent i lubi robić automaty. Wyglądał, jakby wcale mnie nie słuchał, ale wiem, że to przemyśli. Nie chodzi o to, że Hans nie umie mówić. On raczej nie chce. Do komunikowania się używam możliwie jak najmniej słów. Tylko ze mną porozumiewa się inaczej, ale nadal jest oszczędny w słowach. Niesamowite. Hansowi nie spodobał się sposób działania linii montażowej, więc zrobił całkowicie nowy projekt linii. Ojciec i pan Grips podeszli do tego bardzo poważnie. Ojciec rozmawiał ze mną o mojej przyszłości po ukończeniu szkoły. Chce mnie wysłać na uniwersytet, ponieważ według niego jestem wyjątkowo inteligentna. Serce obiło mi tak mocno. To prawda, marzę o studiach, ale nie wytrzymam bez Hansa. Cóż za potworne lato, jestem rozdarta pomiędzy pragnieniem studiowania a opuszczeniem brata. Rozmawiałam o tym z Hansem, ale nic mi nie powiedział. Tego samego wieczoru znalazłam zepsutego mojego małego mamuta. Znowu Hans dostał histerii przy kolacji. Ojciec powiedział, że wkrótce uruchomi linię montażową, którą zaprojektował, ale bez papug automatów, które miały wykrzykiwać polecenia, gdyż uznali je za niepotrzebne. Hans był wściekły. Zrzucił zupę na podłogi i pobiegł do swojego pokoju. Co się z nim stanie, gdy wyjadę? Pomimo skrupułów wyjeżdżam. Hans nie odzywał się do mnie przez ponad tydzień. Ojciec nigdy mnie by nie zrozumiał, gdybym mu powiedziała, dlaczego chcę zostać. Jest mi tak ciężko. Dziwnie być znowu w domu. Mowa tu oczywiście o Bożym Narodzeniu. Nigdy wcześniej nie wyjeżdżałam na tak długo, gdy byliśmy sami. Hans cały czas opowiadał. Słowa płynęły z jego ust. Tak bardzo się cieszyliśmy. Dał mi w prezencie przepiękną balerinę. Zamiast mamuta, powiedział. Byłam wzruszona i rozpłakałam się. Odległość nie osłabiła więzi, które nas łączyły. Dziwnie się czuję, pisząc znowu pamiętnik. Na początku chciałam go podrzeć, ale powstrzymałam się i poddałam pragnieniem pisania. Znowu siedzę sama na strychu. Od 2 miesięcy jestem w domu. Spędziłam wspaniałe lato, pełne radości. Bardzo zbliżyliśmy się z Hansem do siebie. Hans powrócił już do fabryki, ojciec się postarzał, a artretyzm Gertrudy jest dla niej bardzo bolesny. W sumie ostatnie 4 lata były dobre dla ojca i Hansa. Ich kontakty nie są już tak napięte. Jednak nadal niewiele rozmawiają ze sobą, ale łączy ich jedno – fabryka. Zaczyna być trochę zazdrosna. To głupie. Hans wcale się nie zmienił. By pomóc Gertrudzie, zaprojektował dla niej w pełni zautomatyzowaną kuchnię, a Gertruda wciąż narzeka na drewniane lalki. Och, jak one mi się podobają. Poszłam zobaczyć ojca i Hansa przy pracy. Od lat nie byłam w fabryce, tak bardzo się zmieniła. Byłam ciekawa, jak wykonują zadania. Bardzo podoba mi się nowe biuro ojca. Hans ma mały warsztat na pierwszym piętrze, pełno w nim dziwacznych rzeczy, niedokończonych robotów i projektów. Właśnie tak sobie to wyobrażałam. Fabryka działa pełną parą. Wciąż nadchodzą zamówienia na zabawki. Im bliżej świąt, tym jest ich więcej. Gdy powiedziałam na uczelni, że nazywam się Vorarlberg, ludzie pytali mnie, czy mam coś wspólnego z fabryką Valadiline. Teraz już wiem, że geniusz Hansa rozsławił fabrykę. Chciałam się na coś przydać, więc zaczęłam pomagać ojcu przy dokumentach. Najwspanialsze jest to, że po raz pierwszy w życiu nasza trójka tworzy prawdziwą rodzinę.
Hans cały czas mnie zaskakuje. Jego zachowanie w domu różni się od tego w fabryce. W warsztacie jest poważny, skupiony, prawdziwy młodzieniec, który kontroluje wszystko, co się dzieje. Odnosi się wrażenie, że każda zabawka jest jego własnym dziełem. W domu zamienia się w dziecko, czasami jest marudny, a innym razem wygłupia się i szaleje. Boże Narodzenie, najwspanialsze święta w moim życiu. Nie mogliśmy przestać chichotać się z Hansem, gdy ojciec patrzył na nas z dezaprobatą. Widziałam, że tylko udawał. Nasze serca są przepełnione nadzieją. Wczoraj wieczorem Hans przyszedł do mnie do sypialni. Czułam się bardzo dziwnie, a zarazem umierałam z ciekawości. Mogłam się tego spodziewać. On chce odejść, zostawić Valady Line, dom i fabrykę. Chce podróżować bez celu i nie wiadomo jak długo. To cały on. Byłam zszokowana, więc powiedziałam, że jego plany są głupie. Bez słowa wyszedł ze spuszczoną głową. Myślałam, że chce wyjechać z powodu ojca. Właśnie nie, to przez mamuty. Chce szukać śladów mamutów. Myślałam, że minęła mu ta obsesja, ale znam go zbyt dobrze. Nie mogę mu powiedzieć, że to wszystko jest bez sensu. Nie warto, tak nie... I tak nie posłucha. Wczoraj wieczorem zachowałam się jak samolub. Chciałam delikatnie spytać Hansa, czy jest pewien swojej decyzji, i tak znałam odpowiedź. Nic nie odwiedzie go od tego postanowienia. Mimo iż się smucę, muszę pomóc Hansowi wypełnić jego przeznaczenie i ogłosić ojcu decyzję brata. Obawiam się najgorszego. Było znacznie gorsze niż myślałam. Gniew ojca był przerażający. Zamknął Hansa w warsztacie i o Boże, słuchajcie, i zabronił wszelkich wizyt z wyjątkiem Gertrudy, która ma przynosić mu jedzenie. Ojciec zdecydował, że Hans zostanie w zamknięciu do czasu, aż porzuci myśl o wyjeździe. Gertruda mówi, że Hans jest załamany, ale nie ugnie się. Zaraz oszaleje ze zmartwienia. Gdy tylko Gertruda wraca z fabryki, biegnę do niej, by dowiedzieć się, co się dzieje z moim braciszkiem. Nie odzywa się, tylko bawi się w różnymi częściami. Odpowiada i wzdycha. Próbowałam przekonać ojca, ale straciłam czas. Hans kończy dziś 18 lat i spędza swoją rodzinę w samotności. Gertruda przyniosła mi od Hansa w tajemnicy małego robota. To robot nas jako dzieci. Działa, gdy wsadzi się mały cylinder z dziurkami. Przekręcając kluczyki, drżałam z podniecenia. Wiadomość była prosta. Mówił mi, że mnie kocha bardzo, bardzo, bardzo mocno. Dziś Gertrud dała mi inny cylinder. Hans jest naprawdę niesamowity. Znalazł sposób na potajemne komunikowanie się ze mną. Każdego dnia czekam na wiadomość od Hansa. Zdecydował się uciec. Przygotowuje plan, tak by to była dla niego gra. Gertruda wróciła i nie mogła dojść do siebie. Hans zniknął. Ojciec nawet nie przygotował się nie pofatygował się do warsztatu, w którym zamknął syna, by sprawdzić, jak Hansowi udało się uciec. Spojrzał tylko ponuro na mnie, jakby wiedział, że uknuliśmy coś za jego plecami. Dociera do mnie, że Hans odszedł. Tak bardzo za nim tęsknię. Panie, proszę, chroń mojego braciszka i strzeż go podczas gdy ja jestem tak daleko. Po odejściu Hansa ojciec zamyka się co dzień i co noc w fabryce. Dom jest taki ponury. Dziś rano złapałam ojca na tym, jak przygotowywał trumnę. Serce mi zamarło. Co on planuje? Gdy spytałam, usłyszałam tylko ciszę. Za zasuniętymi storami w pokoju kreślarskim stoi tłumacz trumna otoczona gromnicami. Boże, nie mogę, słuchajcie, się doczekać. To pomieszczenie pośmiertne, to straszne. Właśnie zrozumiałam, co zamierza ojciec. Dziś rano przyszedł ksiądz, by pomodlić się nad trumną i w końcu dotarło to do mnie. Ojciec jest w żałobie. Z powodu zgonu Hansa ojciec sprawił, że ksiądz uwierzył, Boże, co... Słuchajcie, już mi się zlewa w tym pamiętniku wszystko. Ojciec sprawił, że ksiądz uwierzył w śmierć Hansa. Jak mógł zrobić coś takiego? Ostatnia już strona, moi drodzy. Co? No co tam? No co, co tam? Nie ma, nie było tu lorów żadnych, kurwa, fajnych gości. No to trudno. No usiadłem sobie do auta teraz, może do Wielbłąda podjadę jeszcze. No to możesz mi kupić jakiegoś dobrego loda. Ale jakiego chcesz? Nie wiem, Oreo, jakiś tani, żeby był. A, no to Oreo, to by nie to. No to nie, no to coś tańszego weź, no. Dobra. Na razie. W swym szaleństwie ojciec staje się coraz bardziej zimny i wyrachowany. Skontaktował się ze starym przyjacielem, doktorem, nie wiem, niech będzie Szmolem, który wypisał bez oglądania ciała zaświadczenie o zgonie Hansa. Nie chce myśleć, co jeszcze jest w stanie uczynić. Pogrzeb Hansa odbędzie się w niedzielę. Ojciec zabronił mi pójść. Niedobrze mi, gdy pomyślę o tej żałosnej
maskaradzie, lecz nie mogę zdradzić tego występku, gdyż wszyscy dowiedzą się o niezrównoważeniu emocjonalnym mojego ojca. Wstyd by go zabił, tylko to jest pewne. Muszę uciec i to bardzo daleko. Nie, nie wyjadę. Długo o tym myślałam. Moje życie jest tu, obok ojca. On bardzo mnie teraz potrzebuje, fabryka mnie potrzebuje, a ojciec nie jest w stanie jej dłużej prowadzić. Poza tym tylko wśród automatów Hansa mogę odnaleźć odrobinę spokoju. A skąd będę wiedziała, czy nie przelał mi nowych... przesłał mi nowych, skoro nie będzie mnie w domu. Nie, nie wyjadę. Moim przeznaczeniem jest pozostać tu i czekać. Moi drodzy, jest to tak smutny pamiętnik. A cała ta akcja z zorganizowaniem pogrzebu przez ojca Anny i Hansa jest tak makabryczna dla mnie. No faktycznie tutaj dobrze to Anna ujęła, że jest to tak naprawdę niepoczytalność taka emocjonalna, rozchwianie totalne psychiki ojca. Sam fakt w ogóle, że zamknął go w tej fabryce, to już dla mnie jest totalnym nieporozumieniem. Są to też, nie wiem, jakieś takie... No nie wiem, mną wstrząsnęło generalnie te wszystkie słowa w tym pamiętniku. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. No trochę długo, dużo tutaj było tego czytania, no ale też chciałam sobie to wszystko, słuchajcie, przypomnieć, żeby móc odczuwać te emocje w grze tak, jak powinnam. Wy oczywiście możecie sobie to przewinąć, natomiast no ja chciałam sobie tutaj przypomnieć co nieco. Zapalmy może tutaj lampkę. Mamut, narysujesz mamuta dla Momo? Momo, to ty? Ach, ale mnie przestraszyłeś. Zauważcie, że Momo jest takim trochę odzwierciedleniem takiego małego Hansa, który po wypadku był troszeczkę właśnie opóźniony, o czym wspominała jego siostra w pamiętniku. I tutaj Momo też taką ma obsesję troszeczkę na punkcie mamutów. Zauważycie to na pewno w trakcie rozgrywki. No i bardzo, bardzo przypomina tego dokładnie Hansa, którego opisywała Anna. Co taki mały chłopiec jak ty tutaj robi? Momo chce obraz mamuta, tak jak Hans malował. Wybacz, nie mam przy sobie zdjęcia mamuta. To papier, to ołówek. Weź i rysuj, Momo chce mamuta. Nie poddajesz się łatwo, prawda? Dobrze, ja mu narysuję tego mamuta, ale czy ja mogę z nim porozmawiać? Pamiętasz mnie, prawda? Jestem Kate. Rysuj mamuta dla Momo. Momo prosi. Pewnie uważasz to za niegrzeczne, że wchodzę wszędzie bez zaproszenia, a nikt mnie tu nie zna. Zrozum, taką mam pracę i muszę być ciekawska, ale nie przejmuj się mną, nie przerywaj sobie zajęć. Momo nie jest zły, a Anna jest dobra, nigdy zła. To prawda, z pewnością nie miałaby mi tego za złe, nie teraz. Jesteś miłym chłopcem, Momo, ale ja nie umiem rysować, a mamutów tym bardziej. Mamut prosty do rysowania. Hans rysuje dużo mamutów. I Anna też rysuje mamuta. To Kate też. A może bym zrobiła takie ładne papierowe pudełeczko, w którym powiedzmy, schowałby się nasz mamut? Nie. Momo chce mamuta na obrazku. I mamut prawdziwy. Uparty z ciebie chłopiec. Szukam czegoś, ale sama nie bardzo wiem czego. Potrzebna mi jakaś wskazówka, która podpowiedziałaby mi, gdzie może być teraz Hans. Pomożesz mi, prawda? Ty najpierw narysuj mamuta dla Momo. Jeżeli ci pomogę, to ty też mi pomożesz, dobrze? O, Momo rozumie. Kate jest miła. Kate rysuje teraz mamuta dla Momo. Potem Momo powie tobie sekret. Masz jakiś sekret? Ty najpierw rysuj mamuta dla Momo. Okej, okay, myślę, że dalsza konwersacja... Momo, muszę teraz iść, ale zobaczymy się później, dobrze? Nie ma sensu, dopóki nie narysujemy tego cholernego mamuta. A już wam pokażę, w jaki sposób możemy tego dokonać. Mamy, słuchajcie, kartkę. A tutaj, moi kochani, jest odbity mamut. Możemy, wiecie, przyłożyć kartkę, pomalować, podziabać trochę ołówkiem i będzie jak... tralala. Tam było napisane Hans 1932 chyba drugi bodajże, więc jest to dzieło, słuchajcie, Hansa. Dokładnie. Jeszcze zerknę. Tak, 1932.
Okej. Okay. Dajmy mu tego mamuta. To chyba nie w notesie. Gdzie to, słuchajcie, będzie? Tutaj, prawda. Mamo, dziękuję. Mamo się cieszy. Chodź. Za mamo idź. Mamo pokaże tobie sekret. Okej, moi drodzy, mamo chce nam pokazać pewien sekret. Już się nie mogę doczekać. Nie pozostaje nam nic innego, jak za nim podążać. Za chwilkę zakończymy sobie ten odcinek, bo już naprawdę przez ten pamiętnik niestety ten odcinek zajął nam naprawdę cholerną część dzisiejszego odcinka. Nie wiem, czy to przejdę, ale chyba raczej tak, nie ma innej drogi. Mhm. Wcale się nie dziwię, że tutaj Momo przebywał z Anną, tak jak wcześniej się dowiedzieliśmy. Zapewne bardzo przypominał jej jej braciszka Hansa. Lecimy za Momo. Powiem wam szczerze, że przeprowadziłabym się do takiej, do takiego miasteczka cichutkiego, no, na uboczu. Tylko nie na wieś. Na wieś bym nie chciała. Chciałabym jednak, żeby to było takie miasteczko. Dobra, patrzcie, stoi. Te drzwi chyba były wcześniej zamknięte, my żeśmy tego nie sprawdzili, no ale mniemam, że tak, bo Hans je otwiera. Przejdźmy sobie tam na drugą stronę i zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam serdecznie dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Wybaczcie za te długie czytanie, ale ten pamiętnik był bardzo, bardzo ważny. No to co? Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!